Witajcie bardzo serdecznie. Udało się założyć zagony wzniesione, 3 zagony wzniesione w ciągu jednego dnia. I dzisiaj o tym Wam opowiem. Mam 6 zagonów wzniesionych, ale one już są wypełnione. Wypełnione są wszystkimi warzywami. Pokazywałem Wam w filmie, jak są obsadzone i już się nie mieszczą inne roślinki. A przecież jeszcze chciałbym pomidory gruntowe, a jeszcze późne kapusty, a brokuł gałązkowy, a jarmuż, a brukselkę. I gdzie to wszystko pomieścić? Dynię, cukinię, fasolę szparagową, tyczną i karłową. Nie ma już miejsca. W związku z tym musiałem, tak zaplanowałem, założyć zagony wzniesione. Dziś je zrobiłem. Zagony wzniesione założyłem na trawniku, na części, która była trawnikiem. Pamiętajcie, że warzywnik powinien być w miejscu dobrze oświetlonym i to słońce od południa do wieczora jest dużo ważniejsze niż te słońce rano, bo tam, gdzie słońce świeci popołudniowe, to one mocniej grzeje, ma więcej energii i rośliny lepiej rosną. Założyłem je na trawniku, którym jest trawa z koniczyną. Nie ma tutaj chwastów wieloletnich, jakichś uciążliwych innych. Trawnik, właśnie taki wymieszana trawa z białą koniczyną. Usunąć trzeba tę trawę, tylko nie usuwajcie darni. Zakładamy zagony wzniesione no dig, nie przekupujemy, nie ściągamy tej darni z wierzchu, nie robimy zamieszania w glebie. Sięgnijcie po wykaszarkę żyłkową i wytnijcie do samej ziemi tę trawę, na której będziecie chcieli mieć zagony wzniesione, oczywiście z pewnym zapasem ścieżek, zapasem przejść dookoła. Ja sięgnąłem po inne, ale równie skuteczne narzędzie, jakim jest wertykulator. Ustawiłem ostrza wertykulatora najmocniej, czyli najgłębiej, żeby sięgały i starannie przejechałem w jedną stronę, w drugą stronę, na krzyż kilka razy, tak, że usunąłem zarówno tę starą darń, co jest jak gdyby zastosowaniem wertykulatora, ale też pociąłem mocno korzenie i prawie, że usunąłem wszystkie te zielone źdźbła razem z częścią korzonków. Dzięki temu przygotowałem teren pod zagon, na którym będę uprawiał warzywa. Na tym zwertykulowanym terenie, na tym pozbawionym większości trawy i koniczyny, położyłem agrowłókninę. Na całym terenie położyłem agrowłókninę, co nie znaczy, że ta agrowłóknina będzie w skrzyniach, w środku skrzyń. Je potem usunę, to powiem. Ale położyłem na całym terenie, żeby nie mieć kłopotu potem z chwastami. Ta agrowłóknina wokół i ścieżki zostaną wykompostowane z rębkami świeżymi bądź świeżą korą. One po kilku latach przekompostują, to trafią być może na zagony, a może gdzieś na inne rabaty, a tutaj świeże zrębki, świeża kora trafi. Przykryłem agrowłókniną, ale jeżeli nie chcecie stosować agrowłókniny, możecie rozłożyć na całej powierzchni kartony. One równie skutecznie będą chroniły przed wzrastaniem chwastów, przed kiełkowaniem chwastów, przed odbijaniem trawy i wtedy te ścieżki wszystkie wokół wyściółkujecie z rębkami bądź korą. Ja zastosowałem agrowłókninę, która ma gramaturę 80-gramową, taką są jeszcze mocniejsze, są jeszcze takie grubsze, gęstsze, czyli 120-gramowe, widziałem 150-gramowe agrowłókninę. Nie mam tu chwastów uciążliwych, ta 80-gramowa agrowłóknina tutaj mi wystarczy. Położono agrowłókninę tutaj na tym trawniku, przymocowałem takimi szpilkami, takimi metalowymi szpilkami. One są 15-centymetrowe. Są dużo lepsze niż te kołki plastikowe, które się wbija w ziemi, które można także oczywiście kupić, ale one są łamliwe, łamią się. Nie można ich potem specjalnie wyciągnąć. Jest kłopot, rozrywają agrowłókninę, więc polecam Wam takie normalne metalowe szpilki do agrowłókniny, do jej wbijania. Dobrze trzymają. Nie ma problemu i w agrowłókniny wiatr nie zwija. Przyszedł czas na postawienie skrzyni, a więc wybór materiału i rozmiarów. Zagony
polecamy, żeby nie były szersze niż 1,20 m. Tak? Wszyscy, zresztą doświadczeni ogrodnicy, wskazują, że taki zagon 1,20 m jest wygodny, bo można z każdej strony sięgnąć do warzyw rosnących po środku, czy to wypielić, czy posadzić, czy zebrać plon. Więc szerokość jest 1,20 m, a długość, no to w zależności od tego, ile macie miejsca. Poprzednie moje zagony wzniesione mają 3,5 metra i tak samo te nowe, które tutaj dostawiam, mają 3,5 metra długości. Więc już wiemy mniej więcej, jakie będą rozmiary. 1,20 m szerokie, 3,5 metra długie, no i 3 zagony. Wiemy mniej więcej, ile metrów desek trzeba kupić. Ale na jaki materiał się zdecydować, jakie drewno i jaki przekrój tego drewna wybrać. Najlepsze by było drewno modrzewiowe, ale jest bardzo drogie. Bardzo drogie ceny drewna w ostatnich miesiącach, tygodniach skokowo rosną. Naprawdę są bardzo wysokie. Ja zdecydowałem się kilka lat temu na te zagony poprzednie na sosnę. Sprawdziły mi się, bo to już 6. rok jej uprawy i naprawdę jeszcze to drewno w bardzo dobrej formie, bardzo dobrze się trzyma. I tak samo tutaj na tych zagonach wzniesionych zdecydowałem się także na drewno sosnowe i te ramy są sosnowe. Co do przekroju, najlepsze by były, albo takie, które ja zastosowałem na tamtych starych zagonach, 5 cm szerokości i 20 cm wysokości. Większych nie budujcie, bo i tak będzie kłopot z ich wypełnieniem. Nie ma potrzeby budowania wyższych. To tłumaczymy w naszych podcastach, więc maksymalnie 20-centymetrowe. Ten akurat ma 14 cm, ale to jest do innego zastosowania. Pokazuję Wam grubość, bo ja trafiłem w tartaku, widzicie, dużo grubsze. 7-centymetrowej szerokości deski, 20-centymetrowa wysokość, więc tutaj jest 20 cm, tutaj jest 7 cm szerokości, sosna, ale były w promocji. Były bardzo tanie. W związku z tym nie kręciłem nosem, nie wydziwiałem, nie mówiłem, że potrzebowałbym trochę węższych, może 5-centymetrowych. Biorę 7. Ale Wam zachęcam Was, żebyście, jeśli macie, nie macie promocji na grubsze, to kupcie 5-centymetrowe, bo takie 3,5-metrowe dechy nosić, szaleństwo. Spróbowałem przeciąć taką deskę piłką ręczną. Po 2 razach zrezygnowałem. Spuchłem po prostu i pożyczyłem od sąsiada ładną spalinową piłę i pociąłem, bo ta ilość desek jest spora. Wy możecie mieć pewnie jakieś fajniejsze urządzenia, dzięki którym szybciej Wam pójdzie niż piłką ręczną cięcie. Zestawienie desek i skręcamy. Ja wykorzystuję do tego takie wkręty do więźby dachowej, których nie trzeba nawet tych desek nawiercać, z gniazdkiem takim gwiazdkowym. Z gniazdem gwiazdkowym, łatwo się wkręcają, dobrze się trzyma tutaj ten wejście śrubokręta do wkrętarki. Szybkie wkręcenie, dwie śruby w każdy bok, w każde połączenie i mam postawioną konstrukcję z 4 kawałków desek, a w moim przypadku 7x20. Was, jeśli macie taką możliwość, to 5x20 cm desek, cieńszych niespecjalnie, 4x20 jeszcze tak, ale cieńszych już nie, bo zbyt szybko będą one po prostu puchniały, zbyt szybko będą przegniwały. Te moje 5x20, jak mówiłem, stoją już kilka lat i są w bardzo dobrej formie. Skrzynie zostały postawione na tej agrowłókninie. Odstępy między skrzyniami, jakie robiłem, to 45 cm. 45 cm to jest akurat dla mnie wygodna szerokość, bo but w poprzek się spokojnie zmieści. Taczką też się da tutaj wjechać i wysypać kompost do skrzyń tych środkowych, do których z boku nie ma miejsca. Więc taki odstęp między skrzyniami 45 cm. I teraz uwaga,
bardzo ważna rzecz, bo gdy robiliśmy podcast o zagonach wzniesionych i opowiadaliśmy o tym, jak to się robi, teraz Wam pokazuję, pytaliście, tę agrowłókninę, która jest w środku tej skrzyni, wycinamy, usuwamy, wycinamy, aż zostanie ta goła trawa, czy ten, to coś, co było trawnikiem. Ten cała agrowłóknina pozostaje na zewnątrz. Te kawałki wykorzystam, bo one są do wykorzystania także w moim ogrodzie na ścieżki w innej części ogrodu. No ale usunąłem tę agrowłókninę i co? Będą może chwasty przerastały? Nie, nie będą. Mówiłem, że tutaj nie mam chwastów uciążliwych, ale jeśli chcecie mieć jakąś większą pewność, a ja chciałbym mieć większą pewność, że mi nie będzie trawa odbijała, a raczej nie powinna, czy koniczyna, czy jakieś inne chwasty wieloletnie, to wykładam dno każdej takiej skrzyni kartonem. Kartonem, ja mam kartony takie duże, szare, bezbarwne, ale kartony obojętnie z różnych sklepów, skąd tam Wam się trafi. Tylko oderwijcie tę folię, niech tam nie będzie folii, tylko niech będzie sam karton. I karton układamy na ziemi i na to będziemy kłaść kolejną warstwę, już taką urodzajną. Więc ten karton chroni nas przed chwastami, które będą chciały w pierwszych, dosłownie w pierwszych kilku tygodniach wyskoczyć do góry. Zagłuszamy je, nie pozwalamy im rosnąć, zacieniamy, odcinamy możliwość kiełkowania. Ten karton bardzo szybko Wam się rozłoży. On nie zostanie tutaj na wieczność. Jego wkrótce już nie będzie. Będzie za to cennym składnikiem dla drżdżownic, które będą wciągały ten karton w ziemię, bo one potrzebują tej też celulozy. On rozkładając się będzie wabił drżdżownice, będą Wam przekopywały tę ziemię, której nie przekopaliśmy przecież, tak? Ona nie była przekopana. W przypadku, gdybyście okazało, że macie jakieś bardzo utwardzoną część rabaty, na której chcecie zrobić zagon wzniesiony, trawnik jakiś udeptany, ale to trawa by spłała, bo Wam rosła. To można nakuć widłami ogrodniczymi, tak poruszać tylko, ale nie przekopujcie i potem wystarczy położyć karton. Karton, który odcina te chwasty, których nie chcielibyśmy, od możliwości kiełkowania. Kolejne pytanie i kolejna kwestia. Czym wypełnić taką skrzynię, taki zagon wzniesiony, żeby jeszcze w tym roku mieć dorodne plony i na jaką wysokość, czy trzeba do końca wypełniać, skąd taką materię zdobyć. Nie dajemy do takiej skrzyni żadnej nieprzekompostowanej materii. Żadnych gałęzi, żadnych liści nie sypiemy, żadnych trocin. Nie, tylko idziemy w przekompostowaną materię i ta przekompostowana materia, to co Wam mówiłem na początku, powinna być zgromadzona wcześniej, powinniście wcześniej robić kompost albo sięgnąć po kompost z worków czy z zakładów utylizacyjnych, jeśli mają certyfikat. W moim przypadku ja pierwszą warstwę, którą tutaj położyłem na karton, to jest warstwa mojego kompostu. On nie jest przesiany. To jest kompost dwuletni, jeszcze nie przesiany, ale te wszystkie materie i te wszystkie patyki są już przegniłe, przekompostowane, może lepiej niż przegniłe, są przekompostowane. To już jest taka przekompostowana materia. O, bardzo proszę, drżdżownica jest, wychylnęła łepek. I to kładę tę pierwszą warstwę. Tutaj poszły 4 taczki na jeden zagon tego kompostu takiego nieprzesianego i wyszła z tego warstwa około 5 cm. 5-centymetrowa warstwa. I w tej chwili drugą warstwą, którą położę, to będzie kolejna warstwa 5-centymetrowa, także kompostu już takiego przesianego, 3-letniego, ładniejszego, drobniejszego, żeby to też fajnie wyglądało na wierzchu i żeby taki miało swój ładniejszy wygląd.
jak mówię, ten kompost warto przygotowywać sobie wcześniej, bądź no, wtedy się zdecydować na zakup, czy to kompostu w workach, kompostu z zakładu utylizacyjnego, który ma certyfikat na warzywa. Taki zachęcamy, żebyście sięgali po taki, bądź własny kompost. I na wierzch idzie ten 3-letni, taki bardzo już dojrzały kompost, dzięki czemu będę nawet mógł w niego siać. Jaka materia organiczna tutaj powinna się znaleźć, bo mówiłem, żeby nie dawać materii nieprzekompostowanej. Kompost, tak, kompost w różnych formach, przesiany, nieprzesiany, 2-3-letni, którzy mają, o widzicie, nawet siatka się znajdzie, tacy, którzy mają możliwość robienia własnego kompostu, zachęcam. Tacy, którzy nie mają, mogą taki kompost kupić. Przekompostowany obornik, przekompostowane zrębki, przekompostowana kora. Układać to można warstwami, ale jak powtarzałem zawsze, żeby to była przekompostowana materia, żeby to były zrębki przekompostowane, trociny przekompostowane, kora przekompostowana i jak najwięcej takich tutaj warstw na wysokość, no właśnie, na wysokość 10 cm zrobię w tym roku, bo nie mam aż tyle kompostu, żeby wypełnić nimi skrzynię na 20 cm. Poza tym to nie jest w ogóle potrzebne, to jest zbędne. Naprawdę nie ma takiej potrzeby, żeby wypełnić tę skrzynię do pełna, bo i tak jesienią dosypiemy kolejną warstwę kompostu. Może wiosną przekompostowany obornik dorzucimy, w zależności co tutaj będzie rosło. Ta pryzma, która tutaj jest w tych skrzyniach, będzie i tak powoli rosła. Więc nie wypełniajcie do pełna, chyba że macie tyle materii organicznej, żeby to mieć. Powiem uczciwie, że nawet ta 5-centymetrowa warstwa tego wcześniejszego kompostu już by wystarczyła do uprawy wielu, wielu warzyw na tych zagonach. Ostrzeżenie jedno. Nie kupujcie ziemi do wypełnienia tych ogród, ziemi ogrodniczej, chyba że macie gwarancję, że to jest porządna ziemia, przesiana ziemia pozbawiona chwastów. Moi wspaniali sąsiedzi na kawałek swojej działki kupili właśnie ziemię ogrodniczą i razem z tą ziemią kupioną w ubiegłym roku, w tym roku mają problem z chwastami, bo po prostu z tej ziemi było pełno kłączych chwastów i to do tego chwastów uciążliwych. W związku z tym w tej chwili trwa walka z tymi chwastami, więc ostrzegam przed kupowaniem takiej ziemi, która jest niby ziemią ogrodniczą. Możecie zawlec do siebie do ogrodu niepotrzebną pracę w postaci usuwania potem chwastów. Kolejne 4 taczki kompostu tego przesianego trafią na zagon. Po dokładnym rozgrabieniu pamiętajcie, żeby udeptać go tak stópka przy stópce, jedna nóżka przy drugiej nóżce, po to, żeby on się zagęścił, żeby nie było pustych przestrzeni. To jest ostatnie deptanie na tym zagonie, potem już nie chodzimy po nim, ale na początku wykładając tą materię udeptujemy, żeby zagęściło się, bo w tym roku jeszcze mają trafić tutaj warzywa z sadzonek i one nie lubią mieć takich pustych przestrzeni, szczególnie rośliny kapustne nie lubią mieć pustych przestrzeni powietrznych, w związku z tym dokładnie udeptujemy. Gdybyście chcieli zakładać taki zagon wzniesiony jesienią, no to już nie musicie specjalnie udeptywać przez zimę, przez kolejne opady deszczu i śniegu, on się sam zagęści, ale lepiej go tak delikatnie stópka przy stópce udeptać. Cztery taczki jeszcze, tak żeby osiągnąć te, liczę około 10 cm i więcej już nie będę sypał. Zagon wzniesiony no dig to nie jest ta konstrukcja ze skrzyni, ona nie jest najważniejsza. Ona ujmuje w pewną formalną ramę ten zagon. Jest pomocna, wynosi łatwiej nad powierzchnię ziemi ten zagon, ale to jest tylko pewna forma.
to, co jest najważniejsze, to jest, są te warstwy, to, co tutaj w środku się znajduje, na czym będą rosły warzywa. I na samym spodzie, w przypadku moim, jest pozostałość po trawniku, którą zwertykulowałem, którą jak najstaranniej usunąłem. Potem jest karton położony. Nie ma tutaj ani kawałka agrowłókniny. Agrowłóknina została usunięta tutaj od środka. Nie ma żadnej pozostałości, nie ma jakichś kawałków dziurawych, pociętych czy cokolwiek. Nie, usuwamy ją, dlatego że musi być ruch na tej autostradzie życia. Muszą rzeczownice iść do góry, mikroorganizmy muszą iść do góry, w dół muszą się korzenić rośliny. Więc nie ma agrowłókniny, jest karton. Na tym jest przekompostowana materia organiczna, w moim przypadku kompostownik. Kompost nieprzysiany z kompostownika. Kompost, czyli organiczna materia, to może być jakakolwiek inna przekompostowana materia, przekompostowany obornik, przekompostowane zremki, przekompostowana kora, tak, ale przekompostowana i na wierzch dałem już taki ładniejszy, przysiany kompost. To jest dopiero tak naprawdę dobry zagon wzniesiony, zagon, który nie będzie przekopywany, zagon, który będzie ściółkowany, skąd nie będą wyrywane rośliny, a jeśli będą usuwane, to przycinane przy samej ziemi rośliny i korzenie tych roślin będą zostawały i będą tutaj wzbogacały tę materię. To jest zagon wzniesiony no dig. Na tym polega jak gdyby filozofia tego zagonu wzniesionego no dig. Rama jest tylko formą. Jakie rośliny będę uprawiał na świeżo założonych, świeżo wykompostowanych zagonach wzniesionych? Prócz roślin korzeniowych, wszystko, co mi przyjdzie do głowy. Mały wyjątek w roślinach korzeniowych, że na takich zagonach w pierwszym roku ta mała marchew Paris Smart, ta rzodkiewkowa marchew świetnie sobie poradzi. Z dłuższymi nie będę jeszcze szalał, bo mimo wszystko ta ziemia pod spodem musi zostać przerobiona, przez rzeczownicę przekopana. Ale brokuły gałązkowe aż proszą się, żeby posadzić je już w tej chwili. Jarmuże także chcą przesadzenia do ziemi. Sałaty różnego rodzaju. Także trafią tutaj pomidory do gruntu, będą uprawiane przy palikach. Trafią dynie, trafią cukinie, trafią fasolki i karłowe, i te tyczne szparagowe. Co będę miał pomysł, to co mam zaplanowane w warzywniku, to tutaj trafi. Nie bójcie się, że korzenie na przykład pomidorów, czy nie wiem, dyń, cukinii, nie dadzą sobie radę, bo tam jest karton i tylko tutaj 10 cm jest tej organicznej, przekompostowanej materii. Nie bójcie się, bo pomidory, cukinie czy wszystkie rośliny mają tak silne korzonki, że one przejdą przez tę przekompostowaną materię, co jest oczywiste. Przejdą także przez karton, który już za chwilę namoknie, namięknie i da się palcem przebić. Cóż dopiero korzonki, które będą chciały iść coraz głębiej. Więc bez tych dużych warzyw korzeniowych wszystko można uprawiać w pierwszym roku już na takim zagonie wzniesionym. Koniec kwietnia, ja tutaj będę sadził na razie te rośliny, nie dziś, dwa, bo jeszcze zostały mi skrzynie przecież do wypełnienia kompostem, a chciałbym zdążyć przed wieczorem, bo to jednodniowe działanie przy zakładaniu tego zagonu wzniesionego, ale od jutra już tutaj będę sadził rośliny. Pomidory dopiero około 20 maja, cukinie, dynie, te wszystkie ciepłolubne rośliny, także po 20 maja, bo u nas na Pomorzu te przymrozki zdarzają się także po 15 maja. Ta zimna zośka nie jest dla nas końcem okresu niebezpieczeństwa przymrozków. Tyle na dziś. Myślę, że pokazałem, że założenie zagonów wzniesionych, takich formalnych z dyskami, nie jest trudne. Jest dla każdego, kto potrafi w miarę posługiwać się, nie wiem, pilarką, kto może zamówić
deski w tartaku. Zachęcam do tych lokalnych tartaków. Tyle na dziś. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Dobrych plonów. Subskrybujcie kanał Naturalnie o Ogrodach na YouTubie. Do zobaczenia.